Książka składa się z autobiograficznej rozmowy, którą z Andrzejem Wirtem przeprowadził Thomas Irmer i z 16 najważniejszych esejów krytycznych Wirta. Te teksty to panorama najważniejszych alternatywnych, eksperymentalnych zjawisk teatru zachodniego. Od Brechta do Polesza, przez Grotowskiego, Millera, Wilsona. I przez artystów, którzy wyszli z założonego przez Wirta Instytutu Teatrologii Stosowanej w Gizen i roznieśli w puch mieszczański teatr w Niemczech. Proszę Państwa, ta książka pięknie pachnie. Ta książka ma wspaniały układ typograficzny. Ta książka ma piękne kolory. Jest fantastycznie oprawiona. Andrzej Wirt był zawsze przemieszczony. Displaced, jak to nazywa. Pozbawiony ciągłości. Między Polską, Niemcami, Ameryką. Między językami, kulturami, między strefami czasowymi. Między profesjami i dyscyplinami. Pewnie dlatego wymyślił termin teatr postdramatyczny. Pewnie dlatego go porzucił. To jest piękna książka, a na dodatek mądra książka.